Pani marszałek, Wysoki Sejmie, panie ministrze. No powiem szczerze, że pan zaskoczył mnie tą odpowiedzią, jeśli chodzi o Ostrołękę. Bo temat w ostatnim czasie był jak najbardziej na tak. A dzisiaj z pana wypowiedzi wynika, że jednoznacznie koniec. Nie ma budowy bloku w Ostrołęce. O, już widzę jakieś kręcenie głowy, no to będzie odpowiedź. Myślę, że wszyscy się ucieszymy. No bo tak, można powiedzieć, do ściany wschodniej energię dostarczymy, tylko po pewnych stratach. Dobrze by było, żeby na tą ścianę, żeby tę ścianę wschodnią przygotowywać, bo jestem też zaskoczony tą informacją o wielkości zasobach energii elektrycznej, o której pan mówił. W roku 2020 nasze zasoby będą liczyły około 42 gigawaty. To bardzo dużo. Nie tak dawno w mediach rozpisywało się, że nam grozi brak energii, że będziemy wykręcać żarówki. No to co jest? Albo z tą polityką informacyjną rządu jest nie tak, albo media już tak spekulują, że nie wiadomo, o co tutaj chodzi. Ja sądzę, panie ministrze, że ściana wschodnia będzie kiedyś uprzemysłowiona, bo Platforma i PSL nie będzie bez przerwy rządził, tylko przyjdzie czas, że następne rządy będą prowadziły strategię zrównoważonego rozwoju kraju. I tam też będzie potrzebna energia. To jest jeden temat. Drugi, sprawa energii jądrowej. No dzisiaj to jest bardzo ważny temat. Polacy tym się interesują, bo w Europie akurat jest spadek poparcia dla tego typu inicjatyw. Niemcy mówią, będziemy wygaszać elektrownie do 2022 roku. Unia Europejska mówi, kontrolę wszędzie, źle, a my to rozbudowujemy. Ja się pytam, czy jest alternatywa jeszcze do tego pomysłu, żeby zaniechać? I jeszcze jedna sprawa, pani marszałek, odnośnie tej drugiej nitki Nord Streamu, sprzedaży interkonektora przez pana Guzowatego na granicy polsko-niemieckiej i budowanie naszego magazynu w Świnoujściu. Czy my będziemy z tym gazem sprowadzanym mieć co robić? Bo może być taka konkurencja ze strony Zachodu, że my to dalej będziemy mieć nieopłacalne. Dziękuję bardzo. Prosiłbym o odpowiedź. Tak, dziękuję bardzo, panie pośle. Dziękuję. Głos teraz zabierze.